Warunkiem racjonalnie przeprowadzanego procesu treningowego jest okresowa kontrola efektów treningowych. Tak naprawdę efekty treningowe najczęściej określane są za pomocą wyników testów, właściwie wyników sportowych, wyników uzyskiwanych na sprawdzianach kontrolnych czy zawodach. Niemniej jednak tego rodzaju postępowanie, choć słuszne, no nie daje możliwości ustalenia tak naprawdę, co jest przyczyną zmiany poziomu sportowego bądź stagnacji wyników, gdyż wynik sportowy jest efektem oddziaływania wielu czynników związanych z przygotowaniem zawodnika zarówno pod względem fizycznym, jak i mentalnym, czy taktycznym i technicznym, a w wielu sportach zależy też od warunków otoczenia. Stąd badania diagnostyczne pozwalają określić każdy z tych czynników oddzielnie, to znaczy no, jakby w pewnej odrębności i pozwalają dać odpowiedź na pytanie, czy akurat w tym kierunku nastąpiły korzystne, zakładane zmiany przez trenera. Terminy badań diagnostycznych z reguły ustalane są w momencie konstruowania tak zwanego planu organizacji szkolenia. Na tym planie nanoszone są wszelkie imprezy, wszelkie starty zawodników, wszelkie zgrupowania i termin badań diagnostycznych powinien przypadać na okres, który kończy pewien etap przygotowań, pewien mezocykl treningowy. No i na podstawie wyników tych badań trener powinien otrzymać odpowiedź, czy cele zakładane właśnie na ten okres zostały osiągnięte. Testy wydolności fizycznej powinny być dostosowane do charakteru wysiłku startowego zawodnika, to znaczy no, jeżeli mamy do czynienia z miotaczami czy skoczkami, no, nie ma sensu określać u nich pułapu tlenowego, czy jeżeli mamy do czynienia z biatlonistami, to testy wydolności beztlenowej niewiele dadzą, czyli mówimy o charakterystyce wysiłkowej. Badania powinny być wykonywane na takich urządzeniach, które imitują ruch charakterystyczny dla danego sportu, to znaczy kolarze badani na ergometrze rowerowym, kajakarze na ergometrze kajakarskim, wioślarze na wioślarskim, narciarze narciarskim itd. Wyniki badań diagnostycznych opracowywane są w formie raportów, powinny być w formie zwięzłej i zrozumiałej dla trenera. Wyniki badań diagnostycznych z jednej strony mogą być wykorzystane do oceny w ogóle potencjału biologicznego zawodnika, ale też do oceny zmian wywołanych poprzez trening. Kolejna sprawa to jest wykorzystanie tych wyników przy doborze intensywności treningowej, doborze intensywności wysiłków. I kolejna sprawa to wyniki badań diagnostycznych pozwalają wychwycić symptomy negatywnej odpowiedzi organizmu na wysiłek, no i ustrzec zawodnika przed trwałym obniżeniem wydolności fizycznej określanej jako zespół przetrenowania.